Na pustynnym terenie w wiosce odcięcia od świata zbudował samowystarczalny dom. Brytyjczyk w latach 90. razem z 30 osobami z 16 różnych krajów wyremontował opuszczone ruiny i tchnął w nie nowe życie. Dziś w obliczu powodzi, pożarów i trzęsień ziemi, które się spustoszenie w Europie, to miejsce jest pozytywnym przykładem dla innych. Jak żyć w zgodzie z naturą, w trosce o klimat. Hey, Bongo. I walk the dogs. Codziennie spaceruję z psami około 2 godzin. 73-letni David Dean jest właścicielem domu La Casa de la Realidad w samym sercu andaluzyjskiej pustyni. Opuszczony przed laty budynek dziś pełen jest ekologicznych rozwiązań. Najważniejsze w każdym domu to mieć wodę. Te dwa zbiorniki mogą pomieścić 4000 litrów. Są tu schowane na wypadek trzęsienia ziemi. Dzięki panelom słonecznym jesteśmy w stanie wytworzyć prąd dla 3 domów. David przyjechał do ekowioski Los Molinos del Rio Agua z kamperem w latach 90. Planował spędzić tu pół roku, a został na lata. Standard życia, który tutaj widzicie, może wydawać się wyższy niż w wielu dużych miastach i, co zaskakujące, nazywamy to zrównoważonym życiem. Widzicie tutaj moich przyjaciół, Honche i Joshua. Honche od 12 lat mieszka w tej wiosce, a to Joshua, który dorastał w tym domu i jest ze mną od 3 roku życia. Dom Davida to miejsce otwarte na gości z całego świata. Niektórzy zostają w nim na noc lub dwie, inni na dobre zapuszczają korzenie. W gruntownym remoncie pomagało mu 30 osób z 16 różnych krajów. Chcieli stworzyć miejsce, które będzie przykładem, jak żyć w zgodzie z naturą. Otrzymali też zapewnienie, że drzwi tego domu będą stały dla nich otworem. 73-latek urodził się i wychował na farmie na północy Wielkiej Brytanii. Pracował m.in. w firmie ubezpieczeniowej, hotelu, na statkach wycieczkowych dla BBC czy jako masażysta. W działalność ekologiczną zaangażował się 20 lat temu. Od 6 lat jest także ekspertem ONZ w sprawach związanych z klimatem. Wydaje nam się, że zmiany klimatu nas nie dotyczą. Mówimy, jestem zajęty, mam żonę, dzieci, muszę spłacić kredyt, do czasu aż tornado zaczyna walić do naszych drzwi. David ma nadzieję, że turyści, którzy go odwiedzają, przekonają się do ekologicznych rozwiązań i po powrocie do domu będą starali się wcielić je w życie. Najistotniejszy jest początkowy kapitał. Gdy dom jest już samowystarczalny, jego utrzymanie wiele nie kosztuje. W ubiegłym wieku pustynnienie wioski Los Molinos del Rio Aguas stało się powodem jej wyludniania. Stąd cały obszar przyrodniczy 30 lat temu znalazł się pod specjalną ochroną, a lokalni mieszkańcy zaczęli przeciwdziałać erozji gleby. To jest Raymond, którego pasją jest sadzenie drzew. Ile drzew zasadziłeś w ostatnim półroczu? Raymond zaczął sadzić drzewa z rodzicami już jako chłopiec. Kiedy ktoś w okolicy wycinał 2 drzewa, on sadził 4. Do dziś, jak szacuje, zasadził już 10 tysięcy drzew. Tutaj, w ziemi, która pochodzi od dojrzałych drzew, wyrastają z ziaren nowe rośliny. To na razie eksperyment, ale mam nadzieję, że się powiedzie. Ten teren, określany jako najbardziej suchy w Europie, kryje w sobie zielone oazy. Niestety, w okolicy powstały ogromne plantacje drzew oliwnych, nawadniane wodami kopalnymi z rzeki Aguas. Badania wskazują, że z tego powodu w najbliższych latach rzeka całkowicie wyschnie. Ten system tuneli został zbudowany przez Rzymian. Normalnie powinna wypływać tędy woda, ale nie ma ani kropli. Dobrze by było, żeby każdy, kto protestuje i krzyczy na ulicach, wykorzystał tę energię do zasadzenia drzewa. Na świecie jest około 10 tysięcy ekowiosek, a Hiszpania jest na 2. miejscu pod względem ich największej liczby. W całym kraju jest ich ponad 120. Wszystkie łączy troska o środowisko, życie w zbiorowości opartej na współpracy czy korzystanie z odnawialnych źródeł energii. W Hiszpanii boom na ekowioski zaczął się w 2008 roku, w odpowiedzi na tzw. wielki kryzys finansowy. Mówiąc o wizji przyszłości dla mnie i dla wioski, chodzi o to, aby ludzie mogli tu przyjeżdżać, mieć poczucie, że są tutaj wolni i mogą być sobą.